Parsza 33, Bechukotai, moje przepisy. Może wróćmy do 26 rozdziału. Czy zauważamy tutaj jakąś specyficzną logikę postępowania Stwórcy z narodem izraelskim? Czy znajdujemy tu pewien schemat? Bo tu mamy kontynuację jakiej sytuacji z poprzednich rozdziałów? Bo jeżeli dokładnie przeanalizujemy ten fragment, to tu jest kontynuacja rozporządzeń w przypadku 34 werset, wtedy ziemia dopełni swoich szabatów. Ziemia odpocznie, wtedy wypełni swoje szabaty. Będzie odpoczywać przez cały czas swojego spustoszenia, ponieważ nie odpoczywała w okresie waszych szabatów, kiedy wyście ją zamieszkiwali. To jest kontynuacja z poprzedniej parszy myśli. I te rozporządzenia tutaj, te proroctwa, można tak powiedzieć, bo one się wypełniły, to była przestroga, dotyczą ściśle tego, co tu jest napisane. Oczywiście to nie wyklucza innych odstępstw, od innych wytycznych Stwórcy w innych sprawach, w innych aspektach życia. Ale tutaj ewidentnie jest ten fragment dotyczący szabatów i ziemi. Bardzo dużo słów wytycznych ostrzeżeń. I co tu można zauważyć? Czy zauważacie tutaj w ogóle taki pewien schemat, który ja też zauważam w innych momentach, w innych miejscach, że Stwórca, prowadząc swój lud na każdym etapie dziejów, ten schemat zachowuje, czyli najpierw mówi, ostrzega i to ostrzeżenie jest, zawiera w sobie różne stopnie ciężaru informacji, tak bym to nazwał. Kary. Tak. Tak można też to powiedzieć, bo najpierw jest sama informacja, czyli jest prorok posłany, tu w tym wypadku Mojżesz, bo to przekazuje ludowi. I co tutaj czytamy? Pierwszą informacją, jak coś będzie nie tak, to co to jest? Kara. No, nie do końca. Jest czwarty werset. Jeśli wam deszcz, ześlę wam deszcz we właściwym czasie. To jest pierwsza informacja. To jest bardzo często poruszony ten aspekt. No ale pytałeś, jak co będzie nie tak, to co? No to tak, jest... ale chodzi mi o to, że Bóg stopniuje stopniuje to karcenie, o tak. Czyli pierwszym stopniem karcenia jest, że we właściwym czasie nie spadnie deszcz. To jest taki znak ostrzegawczy. On jest wielokrotnie, tak jak powiedziałem, podnoszony. Jednym też z oznak Bożego niezadowolenia był brak deszczu, tak? Prorok Eliasz modlił się, ile deszczu nie było? 4 lata. Dlaczego? Bo straszne rzeczy się działy w tamtym czasie. To było jakby też konkurowanie z bogami kananejskimi, tak? Tak, z Baalem, któremu tak. Król oddawał wtedy chwałę, żeby mieć deszcz. Więc jeżeli Eliasz się pomodlił, żeby deszczu nie było, to było takie pokazanie ludowi, kto naprawdę ma władzę na świecie, tak? Od czego, od czyjej woli ten deszcz zależy naprawdę. W Ezechiela 34, tak przeczytam tylko,
Czytamy 26 werset. Pobłogosławię je i okolice mojego wzgórza, spuszczę im deszcz w swoim czasie, będą to błogosławione deszcze. Błogosławione deszcze, czyli w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości, nie tak, że czasami jest, że nie ma deszczu, nagle lunie straszna ilość i po prostu ta ziemia nie jest w stanie wchłonąć tego, po wodzie się robią inne rzeczy. I to zwróćmy na to uwagę, że w każdej sytuacji w życiu Bóg nas poucza, ostrzega, poucza, daje wytyczne, ale też gdy zaczynamy coś chwiać się, lawirować, zaczyna pomału ostrzegać. Są to słowa, czy coś przeczytamy, czy coś usłyszymy, a później zaczyna być pomału na naszej skórze odczuwane. Tutaj drugim znakiem są drapieżne zwierzęta. Jak to patrzeć na ludzi, którzy idą gdzieś w górach i złapie ich zwierzę, dikie, niedźwiedź czy wilk. Jak na to patrzeć? Może mieli takie ostrzeżenia już w swoim życiu. Czyli najpierw to jest to błogosławieństwo tutaj opisane, ale można to przecież odwrócić, tak? Zresztą tutaj później jest to odwrócone. Ale to wszystko jest w kontekście nieprzestrzegania szabatu ziemi. I to wszystko, co tu czytamy, spełniło się, gdzie Bóg zażądał spłaty dla ziemi tych szabatów. Bo nie było deszczu, były zwierzęta, były różne incydenty z okolicznymi narodami. Coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. Tak jak tu napisane jest, aż przychodzi moment, że przydam wam 7 razy więcej kar odpowiednio do waszych grzechów. Bóg stopniuje, bo na każdym momencie człowiek ma możliwość odwrócenia się od swojej drogi. I to jest chyba dzisiejsza lekcja z tego fragmentu, że mamy czas, aby zmienić swoje postępowanie, mamy czas, aby zmienić swoje myślenie, tak zwane nawrócenie się. Aby coś polepszyć, iść w stronę światła, a nie w stronę ciemności. Czy to chodzi też chyba o postęp w przemianie? No tak. Cały czas musi być postęp. Bo odwrócenie się, ktoś, kto poznaje Stwórcę, no nie wyobrażam sobie, odwraca się od takich największych podstawowych błędów swoich, tylko że dalej za tymi dużymi są coraz to inne, tak, Tak. mniejsze i na tym polega chyba to nasze przybliżanie się i poznawanie Boga, że nie tylko zbieramy informacje, nie tylko utrzymujemy te pierwotne zmiany, ale w zmianach robimy postęp na miarę tego, co rozumiemy i poznajemy. Tak, no chodzi o to, że nie można pewnych rzeczy bagatelizować. Jeżeli przychodzi do nas informacja, która, dlatego mówię, zaczyna się od słowa, czyli od informacji pewnej, nieważne skąd. I pierwszy odruch jest zawsze człowieka
taki, no nie. Ale tu właśnie zawsze mówię o tym, żeby to przewalczyć, to no nie, i przeanalizować temat, przeanalizować sprawę, poszukać informacji. Jak ktoś słabo zna teksty biblijne, w Google wpisać Biblia, zacząć tak od Biblia wpisać i jakiś zwrot. Google znajduje tu w tym wypadku bardzo dobrze, bo programy, które są do Biblii, często są dziwnie skonstruowane. Natomiast jeszcze Google w miarę ok, wyszukuje i znajdziemy różne informacje, nawet interpretacje różne w różnych miejscach. Sami oczywiście musimy przeczytać te fragmenty Biblii. Dobrze, jak znajdziemy wszystkie fragmenty w danej sprawie, gdzie Biblii są poruszone, żeby mieć obraz całościowy, nie tylko z jakiegoś jednego fragmentu, bo może w innym miejscu jest coś sprzecznego z taką interpretacją danego fragmentu. Dlatego warto samemu analizować, bo to jest wtedy wartościowsze niż coś uznam, niż ktoś nam w jakiejś społeczności coś powie, a my to przyjmiemy na tak zwaną ufność, na wiarę. Bo jeżeli sami przeanalizujemy, to jest głębsza analiza. Mało tego, jeżeli sami przeanalizujemy dany temat, to będziemy mogli wytłumaczyć komuś, dlaczego tak, a nie inaczej. I wtedy w dyskusji może wyjść, a czy wziąłeś pod uwagę, czy wzięłaś ten fragment, który mówi troszeczkę coś innego w temacie. Bo mamy też być nauczycielami. Jak mamy być nauczycielami, jak tylko słuchamy i coś tam wiemy, ale nie potrafimy przetłumaczyć, wytłumaczyć, wyjaśnić komuś innemu. Nauczycielami w sensie ewangelizatorami, tak? Przekazywać dobrą nowinę. W końcu, wracając do tekstu, to wszystko spełniło się nawet dwukrotnie, znaczy w większej mierze wtedy, gdy już drugi raz armia babilońska przyszła pod Jerozolimę, to tam był taki głód, że jadano ciało ludzkie też. To powtórzyło się później w roku 70. Mamy też sprawozdanie o tym. I to było przepowiedziane, to 29 werset. Wtedy to będziecie jedli ciała własnych synów i córek. Dosłownie. A wszystko się wzięło z tego, 30 werset, bardzo ważny, spustoszę wasze wyżyny. Wyżyny tu jest, to określenie odnosi się do wzniesień, na których urządzano różne kulty dla bogów, tak w skrócie, kananejskich, różnej maści. Tu najważniejszym bogiem był tak zwany Baal. Skruszę wasze obeliski, a wasze trupy rzucę na trupy waszych bożków. To jest sedno tego wszystkiego. To jest konsekwencja, to, że ziemia nie dopełnia swoich szabatów, konsekwencja jest to tego, konsekwencją jest tego, że różne kulty w kraju Izraela są rozpropagowane, dopuszczone, czy przez kapłanów, czy przez króla. I co ciekawe, bo to jest tu jakś, każde słowo, które przeanalizujemy, jest bardzo istotne, bardzo ważne. 33 werset, a was rozproszę między narodami. I Bóg, Stwórca, Ojciec rozproszył ten cały naród. Uważam, że wykorzystał, bo nie mówię, że to zaplanował,
Bóg, bo Bóg nie planuje grzechu, ale wykorzystał tą sytuację, aby krew, czyli dziedzictwo Abrahama było rozproszone między narody i żeby tam się to dziedzictwo rozeszło, żeby każdy z ludzi, każdy jeden mógł przyjść do Boga i z tego powodu, nawet z powodu krwi pochodzenia, mógł przyjść do Niego. W każdym czasie, z każdego miejsca. I to po czasach Mesjasza widzimy, gdzie dobra nowina o Mesjaszu, że przyszedł, że to ten człowiek, jest głoszona najpierw komu? Paweł, jest powszechna, dziwna informacja, że poszedł do pogan. Nie poszedł do pogan. On poszedł do krajów tak zwanych pogańskich, ale gdzie wstępował w pierwszej... Przeczytajmy sobie uważnie Dzieje Apostolskie. Pierwsze kroki to gdzie kieruje? Gdzie udaje się do jakiegoś miasta? Do synagogi. To do jakich pogan on poszedł? On poszedł do tych właśnie rozproszonych z domu Izraela. Z domów Jakuba, tak można też powiedzieć, potomków Jakuba, gdzie oni tam byli właśnie rozproszeni, z jakichś powodów tam zostali, z takich czy innych, to różne człowiek może mieć powody. I on tam szedł, objaśniając im, że przyszedł Mesjasz. Dopiero w późniejszym czasie ludzie z tak zwanych narodów, tak? Tu mamy ten przykład rzymskiego setnika Korneliusza, ale on już zaczyna być w tym posłuszeństwie Bogu, bo daje dziesięciny, czy jałmużnę, tak? Jak jest powiedziane, jałmużnę, nie dziesięciny, jałmużnę, czyli dobrowolne, wspomaga. Ale kogo? Rzymskich biedaków? Tam nie było rzymskich biedaków, bo to była prowincja rzymska, tam tylko wojsko stacjonowało i namiestnicy, którzy tam zarządzali. Tam nie było rzymskich biedaków. On wspomaga tych, którzy tam mieszkają od dawien dawna, czyli tych mieszkańców Judei. I to mu poczytane było za prawość. Czyli zaczął od czegoś, będąc tam, poznał i zaczął to stosować. I Bóg wejrzał na niego. I to jest obrzezane serce, tak zwane. Mięsiste serce, czułe serce, które analizuje sytuację i wybiera właściwą drogę. W każdym razie tu jest temat niedopełnionych szabatów ziemi, bardzo poważny temat. Oczywiście współczesny Państwo Izrael, bo tak to trzeba nazwać, Państwo Izrael, bo to nie jest ziemia Izraela, tylko Państwo Izrael. To jest, jak ktoś chce sobie przeanalizować różnicę w tym, co mówię, to jest bardzo duża różnica w tych zwrotach. No to radzą sobie na różne sposoby. Uprawy bezglebowe, jak się nazywa? Hydrofobowe, tak, czyli bez udziału ziemi. I omijają to prawo szabatu. Prawo ziemi szabatu. Różne zabiegi są czynione. Tu ciekawe jest, nie wiem czy zauważyliście, że to spełnia się wybitnie w niewoli babilońskiej, gdy udają się, gdzie oni tam przebywają, rozproszeni, bo tak? To, co tutaj czytamy, tak?
byli złupieni, wymordowani, zniewoleni, w strachu ciągłym, tak? Tutaj historia Estery, przeczytajmy sobie, jakie różne, czy historia o Danielu, gdzie wydano dekret, że teraz tylko królowi można oddawać cześć i modlić się do bogów babilońskich, a nie, jakie różne zabiegi były robione przez te ludy, aby wytępić inną wiarę. Potomstwo Jakuba. Natomiast 42 werset z tego 26 rozdziału to jest ciekawa rzecz, bo tutaj wtedy wspomnę na moje przymierze z Jakubem i z Izajakiem. To jest oczywiste, ale tu jeszcze jest wspomniane z Abrahamem. A jakie było przymierze z Abrahamem? Jego potomstwo, da mu ten kraj i znakiem tego przymierza, co miało być? Obrzezanie mężczyzn. Bardzo istotne, bo po grzechu cielca aż do pierwszej Paschy, już czasy Jehoszuły, wel Jozue, nie obrzezywano. To jest ciekawe. Dopiero tam, w tamtym czasie, po 40 latach, pierwszy raz obrzezano, bo miano obchodzić pierwszą Paschę. Czyli można powiedzieć, że pierwsza Pascha była w Egipcie, w niewoli, w Micraim, bo Egipt to jest taka współczesna nazwa, Micraim, bo tak ta ziemia się nazywała. I z tego, co czytamy, to następna Pascha była dopiero już za czasów Jehoszua w Eliozue. Też Bóg wspomina na to przymierze Abrahama, a tym znakiem przymierza jest obrzezanie. Warto też pamiętać o przymierzu z Noem. Czasami mamy takie pogody, że ten znak przymierza pojawia się nad naszymi głowami, na naszych oczach. Miejmy to na uwadze, aby oddać chwałę Bogu za to przymierze. W każdym razie, mimo że, wracając jeszcze do tekstu, że sroga kara w końcu ich spotyka, bardzo sroga, to Bóg zapewnia już tu, w tym miejscu, w tym czasie, że 44 werset, ja ich nie porzucę, nie odtrącę, aby ich wytępić i zerwać swoje przymierze z nimi, bo ja jest Jahwe, wasz Bóg, ich Bóg. I to też w wielu innych miejscach jest powiedziane, w Rzymian chociażby Paweł mówi, że jeżeli Bóg odłamuje te gałązki, co tu oznaczają tych z krwi potomków Jakuba, to też mówi, że może ich na powrót wszczepić. Warunek jest tylko jeden. Zmienić swoje postępowanie. Tu też warto jeszcze w tym fragmencie powiedzieć, że które prawa mieli przestrzegać? Niektóre tylko prawa? Bo tutaj pada zwrot, raz gdzieś on tu był.
zaznaczone, nie mogę znaleźć. Chodzi o to mi, że tutaj jest bardzo wielokrotnie podnoszone też, że wszystkie wszystkie prawa. Nie ma tutaj szwedzkiego stołu, że sobie wybieramy, co chcemy. Oczywiście ja też nie znam wszystkiego w sensie, jak to stosować, ale zawsze mówię, że mnie wszystkie prawa obowiązują, a że coś nie wiem, no to nie wiem, przyjdzie czas, że zrozumiem. Natomiast powstał jakiś dziwny interpretacje, no najprościej nazwać to, jakieś podziały między prawo moralne, ceremonialne, prawo przymierza, jakieś inne, gdzie są fragmenty, które nie rozróżniają w ogóle między. 14 werset. Jeśli jednak nie posłuchacie mnie i nie będziecie wypełniali tych wszystkich nakazów. No właśnie. Mam zaznaczone, tylko nie zauważyłem. Wszystkich. W żadnym miejscu nie ma rozdziału, że te, a te nie. Oczywiście nie wszystkie, jak prawa są męża, czy prawa króla, no to dotyczą te prawa króla, tak? Prawa dziewicy. To te prawa nie dotyczą, nie wiem, kapłana nie dotyczyły, ale one wszystkie obowiązują. Nie ma takiej, nigdzie nie znajdziemy podziału w żaden sposób na jakieś prawo moralne, ceremonialne. To człowiek sobie kombinuje, próbuje coś odciąć, ująć. A też słyszałem właśnie o podział prawo przymierza i prawo prawa. Prawo prawa. Chyba tak to jest ujęte. Nonsens, nigdzie tego nie znajdziemy. Oczywiście jest mowa o przymierzu, o prawach przymierza, ale są fragmenty, które jednocześnie mówią, wskazują, że jedno i drugie jest o tym samym, dotyczy się. Wiele takich rzeczy wychodzi z jakiegoś nieprzeanalizowania do końca sprawy. Też tutaj tydzień temu mówiłem o tym, jak wyliczyć rok szabatowy, że znalazłem taką informację. A propos, to chyba był jakiś komentarz do parszy, zeszłej parszy, zaraz jak znajdę, bo gdzieś go mam, że jak zobaczyć, w którym czasie po roku szabatowym jesteśmy, i tam taka była wskazówka, że trzeba wziąć rok tak zwany żydowski i podzielić przez 7. I tam, o tak, już znalazłem. Na przykład, aby określić, który jest rok szabatowy, należy datę obecnego roku żydowskiego podzielić przez 7. Jeśli nie ma reszty, mamy rok szabatowy. Na przykład żydowski rok 5775 należy podzielić przez 7, aby uzyskać 825 bez reszty. Więc ten rok jest szabatowy. Następnym rokiem, który zaczyna się Rosh Hashanah, jest 5776. Jeśli podzielimy je przez 7, daje 825, zresztą 1 tam po przecinku jeszcze jest 3 cyfry. Znaczy po przecinku jest 4 cyfry, po tej jedynce jest 3, co wskazuje jeden rok od ostatniej Szemitach, czyli roku szabatowego. Rok żydowski rozpoczyna się Rosh Hashanah w 7 miesiącu, to jest jeszcze inna historia, i tak dalej. W każdym razie, ja o tym mówiłem tutaj prywatnie, że tak powiem, o tym, bo to przeczytałem.
I że tak jest. I wczoraj mnie tknęło, żeby to sprawdzić. Czyli przyjąłem tą informację jako na ufność, na wiarę. I zacząłem to dzielić w kalendarzu. No ale to jakoś nie potrafiłem ogarnąć, bo dzieliłem te cyfry, liczby, te lata przez 7 i jakby nie potrafiłem ogarnąć. No i w końcu w Excela to wrzuciłem. I wpisałem od roku 5770 do roku 5810. No i w pewnym sensie zgadza się to, co tam jest powiedziane, ale nie do końca. Dlaczego? Bo jeżeli weźmiemy rok 5775 podzielimy przez 7, to wyjdzie 825 całe, czyli wskazuje to na ten rok szabatowy, to się w tym aspekcie zgadza. Weźmiemy następny rok 5776, wychodzi 825,1429 i tu by się zgadzało, bo jest ta jedynka. Ok, zgadza się. Następny rok weźmiemy 5777, wychodzi 825,2857. No, zgadza się. Ok. Jak to liczę na kalkulatorze, nie byłem w stanie tego ogarnąć. Ale teraz mamy następny rok, czyli 5778. I tu powinno być po przecinku 3, a jest 825,4286. Następny rok weźmiemy 5779, jest 825,5741. Teraz pójdźmy dalej. 5780 wychodzi 825,7143. I tak dalej, tu później jest 8. Czyli nie ma tej kolejności po przecinku, że jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i później jest cała. Nie ma. Nawet jak zaokrąglimy to, bo też myślałem, że może tu trzeba to zaokrąglić, też to nie wychodzi. Czyli to informacja jest jakaś, ale tylko do roku, żeby to ewentualnie wyliczyć, kiedy jest rok szabatowy, ale niektóry rok od roku szabatowego, bo to już się rozmija trzecim, czwartym, piątym i szóstym. No właśnie patrzyłem. No nie, nie wychodzi. Myślałem, że to jest zaokrąglenia, ale to nie. Nie wychodzi w żaden sposób. Dlatego wrzuciłem to w Excela, żeby mieć tu obraz i przeleciałem, bo myślałem, że może to jest wyjątek w jakimś roku, ale to raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba wziąłem, bo sześć nawet. Powtarza się to. Po prostu jest 1, 2, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Powtarza się. 1, 2, po przecinku oczywiście, pierwsza cyfra. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Czyli jest informacja, ale informacja nie do końca prawdziwa. I po przerwie zajmiemy się też informacją, która nie jest do końca prawdziwą, czyli że prawa Hammurabiego są w dekalogu. Że Mojżesz zżynał z praw Hammurabiego i w dekalogu są te prawa. To jest kolejna informacja, która niepełna jest, niesprawdzona. Ludzie nie doczytają, nawet tych praw nie przeczytają Hammurabiego i powtarzają, czyli słowa przekazują dalej, stają się nauczycielami, czy pisane słowa, czy mówione, stają się nauczycielami i ta informacja błędna jest dalej przekazywana. To po przerwie. Czy coś na temat jeszcze tego fragmentu? Czy może online ktoś ma jakieś pytanie, to na czacie proszę pisać.
czyli werset, czyli adres wersetowy, żebyśmy wiedzieli o co pytamy, do czego się odnieść. Tu ciekawa rzecz, bo mam zaznaczone, bo ja sobie różne rzeczy zaznaczam kolorami też w tekście u siebie, w programie. Ten, który jest puszczany online, to mam swoją wersję i różne rzeczy mam pozaznaczane. To weźmy sobie na koniec, tak, 41 werset, 26 rozdział. I tu jest takie coś. W przekład poznański, więc ja występowałem przeciw nim i zawiodłem ich do kraju wrogów, aby może ukorzyło się ich nieczułe serce. Chodzi o ten zwrot nieczułe serce. Wrzućmy sobie warszawską. Bo co rozumiemy nieczułe serce? Zatwardziałe, tak. Bardzo często jest ten zwrot używany, zatwardziałe serce. Natomiast tam jest użyty inny zwrot. I tu warszawska oddaje go. Tu już czytam drugą część tego wersetu. Może wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce. Zobaczmy, to przymierze z Abrahamem, bo ten symbol obrzezania jest tutaj przekładany, Bóg przekłada na serce, na ducha, tak. Jak staje się jako symboliczne. I o tym często mamy powiedziane. Niektóre przekłady zakrywają ten zwrot, bo właśnie mówią, piszą zatwardziałe serce, a tam chodzi o nieobrzezane, bo ono wskazuje na to przymierze. Abraham obrzezał serce, bo uwierzył, a później tym obrzezanym sercem Bóg to zobaczył. Tak? Czyli obrzezane serce. Teraz w jednym wersecie jest ciekawe: obrzeźcie wasze narośle waszych serc. Narośla, czy narośle tam jest. To jest ciekawy zwrot tam. W jednym tylko przykładzie to jest ujęte. Chciałbym znaleźć, w którym to miejscu jest. Ale to pokazuje, że coś narasta, obrasta serce. Właśnie to, co mówił Jeszua. Nakładacie na lud ciężary, jarzma. To jest właśnie to dodatkowe prawa, gdzie ludzie myślą, że to Bóg nakazał, a to są rozporządzenia ludzkie. Różne tradycje, które wzrastają z czasem i stają się jakby codziennością. To narasta, taki można powiedzieć tłuszczyk. Narasta, narasta, narasta. I tam jest to sformułowanie: obrzeźcie serce. Odetnijcie to wszystko z waszego serca, z waszego duchowego życia, duchowego waszego bytu, bo to są rzeczy tego świata. To znaczy obrzezanie serca. Ale to nawiązuje do tego obrzezania ciała. No tak, no ja to tak rozumiem, ale to mówię, nawiązuje do tego obrzezania fizycznego, które wielokrotnie później jest podkreślane, że to jest nieistotne, gdy serce jest nieobrzezane. Tak, tylko mnie chodzi o to, że ta narośl na sercu nie ograniczałabym tego tak jak ty do tych zwyczajów stosowanych współcześnie, ale to... W ogóle ja mówię zwyczaju, bo w tamtym czasie też mieli zwyczaje. Zwyczajów jakichś kananejskie, takich pogańskich, tak? No ujmijmy w skrócie, że pogańskich, jakiegoś rodzaju pogańskich zwyczajów, bo to jest nie tylko to, bo kiedy jest serce czułe, kiedy nie ma właśnie tej powłoki, naleciałości, tej skorupy twardej i jest w stanie od razu
pod wpływem impulsu zareagować na Boga, na Słowo Boże, od razu się otworzyć, robić, czynić, myśleć, zmieniać pod wpływem Słowa Bożego. To, co pod czytałem z Ducha Piotra, Bożego, tak? Pod wpływem Ducha Bożego. Bądźcie tak. czujni, trzeźwi. Tak. To jest to. Owszem, ja, masz rację, że te zwyczaje jeszcze dodatkowo cementują tą skorupę. No ona jest wygodna w pewnym sensie, bo jest stabilna, co roku jest tak samo, jest bezpieczna, nie ma tak? bezpiecznie, mała stabilizacja, nie ma niepewności, jakoś to co roku święta się obchodzi i jest miło i sympatycznie. A potem zostaje taka pustka po tym i dużo sprzątania i zmęczenie. I różne dziwne rzeczy. Mówisz o świętach tych w 23 rozdział trzeciej Mojżeszowej, tak, dokładnie mówiąc. Tak, ale to jest tylko jeden z aspektów tej skorupy, jeden ze składników z cegiełek, bo chyba ważniejsze niż te zwyczaje jest tak jak reagowanie jak dziecko, czyli bez tych naleciałości różnych, takie wprost, bezpośrednie, bez... A może tak, myślę sobie w środku, ale to nie na pewno bez takich dywagacji, tylko tak powiedziane, tak, ja to tak przyjmuję i tak robię. I Bóg woła, to ja idę. Jest tak, to ja od razu tak reaguję. Takie czyste, niewinne, bezpośrednie. To ja się wcale nie dziwię, że tą skorupę mamy, bo to jest właśnie forma zabezpieczenia się przed tym światem, który cię kaleczy, przed tym systemem, w którym jesteśmy. Bo gdyby wszyscy w taki sposób... Znaczy, może nie przez system, tylko generalnie przed ludźmi, tak? Ale ludzie są w systemie. To jest system, że się zachowujemy tak, jak się zachowujemy. Gdyby cię przyniesiono do społeczności, która zachowuje się w stosunku do drugiego człowieka tak czysto i bezpośrednio jak dziecko, to ty byś się zaczął czuć brudny i nieczysty z tą naleciałością z tego systemu, w którym jesteś teraz, który wyrobił w tobie odruchy obronne. A do Boga mamy, na słowa Boga, na ducha Boga, mamy reagować właśnie bez tych systemów obronnych, bez wszystkich dodatków, jak dziecko. Mieć mięsiste serce, żeby ono było w stanie odpowiedzieć. Tu jeszcze a propos tego zwrotu, który w tym, bo teraz patrzę, to Warszawska, Biblia Gdańska, Nowa Gdańska, Tysiąclatka, Świadkowa, ten zwrot używają, nieobrzezane serce. Nie wiem, czy się spotkaliście, czy nie, ale jeżeli użyty jest ten zwrot, to jest jakiś w słuchacza dysonans jakiś, od razu jakiś żydowski się przełącznik im włącza w tych kręgach chrześcijańskich tak zwanych, ale o tym mówi Bóg. Zatwardziałe jest kilkakrotnie użyte, ale jest też użyte właśnie jako równoważnik, jako właściwe słowo, nieobrzezane serce. Bo ono jest bardziej dokładne, wskazuje, o co chodzi. W każdym razie takie sformułowanie występuje i jest. Nie mamy się tutaj jakby oburzać, że ktoś mówi takimi słowami. Lepiej takimi słowami mówić dosadnymi, które oddają sens sprawy, tak? Bo tak jak to nieczułe serce, to już tutaj można by gwiazdkę przystawić i każda denominacja już by tu sobie pod to nieczułe, każdy człowiek w zasadzie by sobie pod to nieczułe serce wstawił, co tam uważa za stosowne. Dobrze, zakończmy może tą część, tak? Czy jakieś pytanie? No bo tutaj to w zasadzie to 26 nawiązuje do poprzedniego tematu. Tutaj te śluby, wykupienia, no i te śluby, też jako ślubowanie, nieruchomość, pole uprawne, dziedziczne i tak dalej. W ogóle zobaczcie, jaki to jest ten system, był sprawiedliwy.
że po 50 latach można wszystko zresetować. Może wszystko się naprawić po 50 latach. Powrócić do jakiegoś porządku. Człowiek ma nadzieję, że to się wyrówna, że no długo, długo, ale może moje dzieci chociaż z tego jeszcze będą mogli skorzystać. Ta ziemia jak wróci. Że się może zacznie życie po jakichś perturbacjach, że się naprawi. Były założenia w tym prawie, widać bardzo dużo socjalnych zabezpieczeń dla ludzi. Takich, które są dzisiaj niespotykane. Dzisiaj oferują nam ubezpieczyciele, firmy ubezpieczające, ubezpieczenia, które są niepewne i są ułudą. Tak, że dokładnych przepisów i tak nikt nie zna, bo gdzieś one głęboko są, dopiero jak coś się wydarza, to... I za to musimy płacić. Tak, tak jak ja kiedyś autokasko płaciłem i taka była fama, że autokasko to każda szkoda, no i to coś tam było, lampa stłuczona i coś. No tak, autokasko, ale od 250 zł, no ale tam było parę złotych mniej wycenione. No i autokasko, ale jak się już w szczegóły wejdzie, to nie do końca wszystko. Dobrze. To są rzeczy tego świata i tak ten świat postępuje. Dobrze, zakończmy tą część. Spotkajmy się o 14:00. Zrobimy sobie przerwę, tak 40 minut. Tak? Tak. Dobrze. W drugiej części o prawie Hammurabiego. Jak to wygląda, jaka rzeczywistość względem dekalogu. To sobie to omówimy. Też tam poczytamy sobie niektóre sprawy z Hammurabiego, kto to w ogóle był i co to jest w ogóle, bo nie każdy może wiedzieć. To zapraszam.